Cześć, dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj trudny temat. Trudny temat, być może nie będzie to bardzo długa pogadanka, dlatego że mam kilka podpunktów, które chciałam Wam przedstawić i opowiedzieć. Na pewno nie jest to temat należący do łatwych, dlatego że pewne ludzkie przywary, pewne niemożności zawsze potrafimy sobie wytłumaczyć. Prosto by było, gdyby można było powiedzieć, postępuje według wyznaczonych reguł, ale znowu, kto wyznacza te reguły i kto ma ich słuchać? Dlatego temat trudny, dlatego że są dwie strony medalu: osoby zdradzające i osoby zdradzane. Dlatego temat trudny, bo każdemu może się przytrafić, bo jesteśmy tylko ludźmi. Dlatego temat trudny, bo tak naprawdę mógł dotyczyć każdego z nas. Witam wszystkich czatowiczów. Widzę, że mamy nową osobę, córka nieboskłonu, chyba że ktoś zmienił nick. Witam Monię, Ksanarachnę, Kasię, Nikę, Agatę, Lanę, Beatę, Annę Gioę, Księżycową, właśnie córkę nieboskłonu, małą wiedźmę Miśka, Dorotkę i Omo. Myślę, że jeszcze troszeczkę osób zgromadzi się na czacie. Ale dokładnie tak. Trochę o zdradzie, trochę o karmie, trochę o telegonii, czyli o tym wszystkim, co kłębi się w mojej głowie. Ja wczoraj siedziałam po programie po zrobieniu lecza, czyli w okolicach godziny 12 i spisywałam te rozchwiane myśli, dlatego że sprawa zdrady nie jest sprawą oczywistą. Znaczy, fakty są oczywiste, ale nie jest oczywiste tutaj dobro i zło. Dużo na to wpływa czynników, dużo rzeczy. Tym bardziej, że nie robię tego programu po to, żeby potępić jakąkolwiek postawę. I od razu to chciałam powiedzieć na początku. Jeżeli zostaliście zdradzeni, zdradzaliście, albo nie tyle zdradzaliście wy kogoś, co z kimś, kto ma kogoś, pewne rzeczy po prostu się dzieją i nie mnie je oceniać. Ja jestem od tego, żeby mieć swoje przemyślenia odnośnie swojego życia i swojego postępowania, i tutaj dzielę się jak gdyby swoimi przemyśleniami. Nie przychodzę pana nawracać, nie przychodzę osądzać. Ja jestem tutaj od stawiania kart i od tego, żeby swoje życie układać po swojemu. Dlatego od razu chciałam na początku filmu to zaznaczyć, żeby nie było, że ktokolwiek, kto był w jakiejkolwiek trójkątno dziwnej sytuacji, żeby poczuł się napiętnowany. Być może ten program jest po to, żeby pewne rzeczy zrozumieć, dołożyć cegiełkę tej energetycznej wiedzy do tego, co odczuwamy głęboko, czyli że jest coś właściwe albo niewłaściwe. I też od razu mówię, że jeżeli komuś cokolwiek odpowiada i wszyscy się na wszystko godzą, nie ma sprawy i orgie mogą być. Także dokładnie tak. Dziękuję Wam, dziewczyny, za komplementy. Wiem, że dzwoneczki szwankują, no ale generalnie staram się te pogadanki robić o 22, więc wiecie, że wtorki, środy i piątki i niedzielę. Jak nie ma, to nie ma, ale jak jest, to jest 22 pogadanka. Także staram się. Dlaczego jest to jeszcze trudny temat? Dlatego, że każdy z nas, czy powiem na 100%, no nie, na 99,9 został zdradzony. Bo pamiętajcie, że zdrady nie poczytujemy tylko jako zdrady partnerskiej, ale to może być rodzic, który nie wywiązał się ze swojego rodzicielskiego zadania. To może być przyjaciółka, która wyjawiła nasze tajne sekrety. To może być współpracownik, który coś obiecał, a tego nie dotrzymał. To wszystko mieści się dla mnie w kontekście zdrady. Oczywiście najbardziej oczywistą jest ta zdrada łóżkowa, wtedy wiadomo, zdrada, zdrada, zdrada. Natomiast w kontekście zdrady właśnie są te wszystkie emocje, gdzie polegamy na kimś i nasze zaufanie jest zniszczone. Po prostu zniszczone. To jest generalnie zdrada. Dlatego myślę, że nie każdy z Was, kto był zdradzony łóżkowo, partnersko, nie może powiedzieć, że nie był zdradzany. Gdzieś zawsze napatoczył się niedobry brat, patologiczny ojciec, nie wywiązujący się ze swoich ojcowskich zadań, przyjaciel, przyjaciółka. To też można poczytać jako zdradę. Zaraz przejdę do tematu, a jeszcze jedno Wam pokażę.
Dobra, już idziemy do tematu dalej. I właśnie dlatego w zdradzie również ujmują się stosunki przyjacielskie, rodzinne, współpracownicze. Tak mi się wydaje. Bardzo ciężko rozsądzić zdradę. Mówimy o tej zdradzie partnerskiej, dlatego że w różnych kulturach jest to różnie poczytywane. I najgorsza chyba opcja kultury dalekowschodniej, gdzie mężczyzna nie zdradza, posiadając 4 legalne żony, w sumie posiada je legalnie, czy może tyle mieć, ale kobieta nie może mieć 4 mężów. Ja już sobie tak pomyślałam kiedyś, że po sprawiedliwości, jak już robimy sobie komunę, to niech nie tylko kogucik w kurniku, ale i kurka kogucików ma. Ale to takie znowu moje wolne przemyślenie. Tutaj będzie sporo wniosków takich od po prostu, tak jak mówię, spisywałam, jak mi tam mózg zadziałał. Tak mi się wydaje. I tak naprawdę trudno jest też to rozsądzić, bo chociażby wracając do kultury przodków, kultury wikingów chociażby, tam tolerowane było wielożeństwo, ale to była kwestia kultury pewnego rodzaju, czyli jak zginął tam, nie wiem, rudobrody, to jego brat przejmował jak gdyby tą żonę, nie dlatego, że chuć i, nie wiem, orgie, tylko dlatego, że kobieta miała być pod ochroną. W tamtych czasach kobieta często nie potrafiłaby zrobić łodzi, jeszcze drewna by może narąbała, ale może nie w taką zimę, tak? Czyli to była jakby ochrona człowieka, po prostu człowieka. A że przyjęło się, że nie będziemy się kumplować i wieść na rąbę drzewa, tylko coś za coś, no to czym kobieta mogła spłacać pewne rzeczy? Dlatego było wielożeństwo. Ale chciałam przypomnieć, że my jesteśmy w innych czasach i w innej kulturze. Tak mi się wydaje. Więc tutaj to przełożenie i tłumaczenie sobie, że kiedyś tak bywało, słabe, moim zdaniem. Kolejną rzeczą, którą chciałam wam powiedzieć. W dawnych czasach, w momencie, kiedy nasza cywilizacja, jako tu osoby na ziemi, byliśmy duszami młodymi, niemowlęcymi, dziecięcymi i w zasadzie najbardziej interesowało nas przetrwanie, walka o ogień i zabicie mamuta, to ta komuna, jednostka społeczna, gdzie wielka osada miała 12 osób i trzeba było się zjednoczyć, żeby przetrwać. I to zjednoczenie polegało na różnego rodzaju manewrach seksualnych. Zabrzmiało sobie, ale tak, dokładnie tak. To jest wytłumaczalne, ale pamiętajcie, że my te 1000 lat, to już nawet nie, ale te 3000, 4000, 5000 lat do tyłu, jako społeczeństwo byliśmy duszami niedojrzałymi. Teraz przeważają dusze dojrzałe i stare. Dlatego tłumaczenie sobie, że kiedyś tak bywało, nawet z tego punktu widzenia karmicznego, mam wrażenie, że nie są adekwatne do zastanej rzeczywistości. Oczywiście w jaskiniach instynkt, walka o przetrwanie, wspieranie siebie nawzajem i znowu, ja tobie coś, ty mi coś. Ty mi ugotujesz tą zupę, przypilnujesz dzieciaków, ale również ten instynkt rozmnażania się, gdzie bardzo dużo było śmierci, bo organizm dziecka nie potrafił przetrwać, czyli jakby rozsiewanie genów, rozmnażanie gatunku ludzkiego, ale to pamiętajcie, to jest poziom dusz młodych i niedojrzałych. Natomiast mam wrażenie, że dusza dojrzała, która zaczyna się zastanawiać, dokąd dążę, i dusza stara, która pozjadała wszystkie rozumy w cudzysłowie, w momencie, kiedy zdradza człowieka jako człowieka, przyjaciela, brata, siostrę, córkę, syna, partnera, nie spełnia swojego zadania, nie przerabia pozytywnie tego, czego się to już powinna nauczyć. Nie żyjemy w czasach mamutów, nie jesteśmy jako jednostki społeczeństwa w kupie duszami młodymi. Tak mi się wydaje. Teraz mamy czasy rozumu, dusze dojrzałe. Dlatego chuć chucią, instynkt instynktem wyciągnięty z jaskiń i troglodyckich zwyczajów,
chęć przekazywania genów, taka fizyczna, to fizyczne ciało nas ogranicza, ale my jesteśmy w czasach rozumu, w czasach wzrostu energii. Więc jeżeli poddajemy się w fizyczność i po prostu musimy przelecieć wszystko, co się rusza i na drzewo nie ucieka, bo nam instynkt tak nakazuje, nie jest to zgodne z planem dojrzałych i starych. Znaczy tak mi się wydaje, ja tego na pewno nie wiem, ale tak mi się wydaje. Zoo mówi, zdrada nie jest tylko seksualna, często bywa emocjonalna w różnych aspektach. Tak, ale ja tutaj mówię w tym momencie o tej seksualnej, o tych innych powiedziałam na początku. Wydaje mi się, że dusze dojrzałe i stare, tworzące związki i relacje, zazwyczaj, praktycznie zawsze z poziomu karmicznego, dlatego że w naszym otoczeniu nie ma osób, których wcześniej nie spotkaliśmy. Ja się zastanawiam, skąd tu tyle jednorożców. Chyba byłam jakimś, nie wiem, gladiatorem na arenie i wszyscy mnie obserwowali. I dlatego tyle tu jest was, tak? Jakaś karma. Że jeżeli łączymy się w parę i składamy sobie obietnice, ja już nie mówię o chorych przysięgach typu matrymonium i śluby, to jako dojrzałe osoby powinniśmy tych przysiąg, nie przysiąg, obietnic dotrzymać. Z drugiej strony, nie jest powiedziane, że jeżeli przestaje nas ta osoba fascynować, chciałabym powiedzieć zadowalać, ale to też nie tak, przestaje być kompatybilna z nami. To oznacza, że z poziomu karmicznego coś zostało przerobione. No, wiadomo, że od razu dzieją się dramaty. Wszyscy się trzymają tych portek, przykuwają do kaloryfera, żeby on wrócił tutaj, spętania robić, rytuały, w ogóle tragedie się dzieją, bo mam dzieci, najlepsza wymówka. Dzieci są najmniej ważne. Jeżeli chodzi o relacje, jako wytłumaczenie działają świetnie, natomiast to nie o to chodzi. Szczęśliwi rodzice osobno są lepsi niż nieszczęśliwi razem, ale jeżeli coś nie tyka, czy tak samo jak jednorożce, jesteście tu i teraz, za rok może być zupełnie inna ekipa, bo już nam nie tyknie, już nie będziemy na podobnych wibracjach. To wtedy należy po prostu zakończyć jedno i iść w drugie, a nie robić koło pióra, bo to nie jest przerobienie właściwe swojej narzuconej karmy, bo nie wierzę, że będąc tam u góry, wybierając sobie wcielenie, to powiemy, a teraz to tu pokrzywdzę. Nie, nie godzi mi się to z energią duszy. Dla mnie dusza na tym swoim wysokim poziomie jest czymś idealnym. I nie wyobrażam sobie, że idealne rzeczy, jak dusza, mogą sobie założyć, że będą mordować. To wynika pewnie w trakcie, w dziwnych rzeczach. I nie chciałabym tłumaczyć, muszę doświadczyć zabójstw, morderstw, pedofilii i zdrad. Muszę doświadczyć, że co, że twoja dusza musi doświadczyć? Niech sobie pooglądała, to ona już dobrze wie. Dziękuję bardzo. Dlatego nie wydaje mi się, że wybieram, żeby kogoś skrzywdzić. Więc tutaj z tego ludzkiego poziomu, gdzie nas ogranicza ciało fizyczne, różnego rodzaju wymówki i tego typu rzeczy, możemy sobie uświadomić tak, no skoro ja mam idealną duszę, to jak mogę krzywdzić tą drugą osobę? Współpracownika, kochankę, matkę, kogokolwiek. Czyli robimy tak, żeby nie krzywdzić. Bo to, że my odejdziemy i ktoś będzie płakał, to nie jest krzywda. To jest panika tej drugiej strony najczęściej. Bo potem się okazuje, że nagle druga miłość jest pierwsza, a trzecia najlepsza. Ale nie robimy działań za plecami, fałszywych, bo bycie z kimś, no czy to miłośnie, czy to w jakiejkolwiek formie, do momentu nie oznacza, że musimy być z nim na zawsze, ale nie róbmy za plecami. To jest grabienie sobie złej energii. Ale to zaznaczam, że jeżeli absolutnie komuś odpowiada, bo na przykład są relacje i związki, gdzie od razu spotykając się, dwie osoby mówią, z tym też się spotkałam, ale będziemy mieli innych, albo będziemy w czworokątach, bo lubimy. I jeżeli dwoje dorosłych osób umówi się w jakiejkolwiek formie, to tak jak magicznie umówić się z energiami, ale mówimy o tym czystym, nie dla kompromisu, dlatego żeby nie odszedł z tworzy trójkącik, bo lubi patrzeć, jak dwie kobiety się całują, tylko jeżeli całkowicie to odpowiada, to wtedy nie ma kompletnie problemu. Dwie dusze umówiły się, spotkały, jest zupełnie w porządku. Pamiętajcie, dlaczego jeszcze sprawa zdrady jest tak skomplikowana energetycznie.
Jeżeli mamy dwoje ludzi, i tutaj mówimy od archetypów, o połączeniu dwóch przeciwstawnych pierwiastków, alchemicznie, tak jak w umiarkowaniu, kobiece i męskie tworzy jedność. W tych czasach kobiece, kobiece, męskie, męskie tworzy jedność. Dlatego w magii jest trudniej osobom homoseksualnym, bo się tam to trzeba dużo przeskoczyć. A no, mówimy, statystyka, tak? Tworzy jedność. I jeżeli w tą jedność wejdzie trzecia energia, nagle zaczyna się burza. Jeżeli wejdzie energia na poziomie dziecko, to jest jakby dołożenie, wzniesienie czegoś. Jeżeli wejdzie energia na poziomie mężczyzna albo kobieta, znaczy nie ma wtedy tego zahaczenia tych, no i tu bym się zgodziła, dwóch połówek jabłka, jakkolwiek energetycznie, nie musi być idealnie w związku, mamy kompatybilność. Wchodzi trzecia osoba i nagle okazuje się, że tak, kobieta, która daje mężczyźnie, mężczyzna, który bierze, kobieta jest dawczynią, mężczyzna biorcą, daje mu tą energię, a on ją przekazuje dalej. No złodziej energetyczny jak nic. Mało tego, bierze od tej drugiej kobiety i tutaj, czy wy chcecie mieć, ja już nie mówię o chorobach wenerycznych, nie mówię o tym, ale mówię o tym zmieszaniu energii. Czy ja świadomie chciałabym, żeby moja energia została przekazana komuś innemu i to w takiej niezbyt właściwej formie? I tutaj zaczyna się problem, może nie tyle problem, co jakby aspekt telegonii. Czyli mówi się, że pierwszy kontakt seksualny pozostawia idealną matrycę i jest bardzo ważny, tak zarówno w aspekcie męskim i żeńskim. I jeżeli potem są kolejni partnerzy, to znowu nakładają swoje nakładki energetyczne i w momencie, kiedy rodzi się dziecko, ono będzie miało cechy partnerów, z którymi sypialiśmy. Pamiętajcie, że akt seksualny jest bardzo mocną magią i mocną energetyką. Dlatego bardzo tu akurat przy Kościele katolickim a propos tego dziewictwa, to ja bym się nawet zgodziła, bo to nie chodzi o dziewictwo, tylko chodzi o tą pierwszą styczność seksualną. Dlatego nawet w momencie, kiedy szlachcic chciał panować nad daną ziemią w każdym aspekcie, było to tak zwane prawo pierwszej nocy, czyli tak naprawdę, pamiętacie Braveheart, gdzie ten się z tą ożenił, a tamten przyszedł i powiedział prawo pierwszej nocy, bo jestem twoim tam panem szlachcicem, oni tam uciekli. Dlatego, że to było bardzo ważne z punktu widzenia energetycznego i nasi przodkowie tak naprawdę wiedzieli, jak to jest ważne. Czarownice. Z kolei czarownice były uznawane za wyuzdane, dlatego że one wiedziały, jak wyciągnąć tą energię aktu seksualnego. I o tym Kościół katolicki również wiedział, dlatego one były zawsze uznawane za tańczące nago wśród księżyca blasku i mającego diabła za kochanka. Ale to tylko dlatego, że właśnie potrafiły wyciągnąć tą energię tego aktu seksualnego i nie przekazać w swoje potomstwo. Czy to jest prawda? Znaczy to mi się dodaje i to mi się składa w logiczną całość, bo na przykład jeżeli są rasowe zwierzaczki, psy czy koty, jeżeli suczkę nie pokryje rasowy pies pierwszy raz, tylko nierasowy, to ona nie rodzi już tak rasowych zwierząt, czyli jednak coś w tej energetyce jest i to jest bardzo pilnowane. No tak, jeżeli kobieta daje tą energię mężczyźnie, dlaczego ona ma być kradziona i mieszana z inną energią? Albo mężczyzna, który robi nakładkę energetyczną, czemu ma być mieszany z innymi mężczyznami? Pamiętajcie, że odstęp od partnera do partnera w momencie, kiedy nie umiemy wyciągnąć tej energii, powinien być około pół roku. I tak, Beata ma rację, to właśnie mówiła Monika Burzyńska, ona pierwsza zaczęła tak głośno mówić o temacie telegonii i to się dodaje. Dlatego mówię, zdrada nawet z energetycznego punktu widzenia nie jest dla naszej energii wygodna. A to nie chodzi o to, żeby być świętą dziewicą, tylko dobrze wiedzieć, co z tym zrobić. I to pół roku między partnerem a partnerem powinno być zachowane, dlatego zdrada seksualna
wiecie, miesza w kociołku energię. Jak połączycie, nie wiem, niebieską z żółtą, to wyjdzie zielone, ale jak dodacie czerwonej, to wyjdzie sraczkowate. I to trochę tak wygląda. Myślę, że to jest bardzo obrazowy przykład. Jak wyciągnąć energię? Rytualnie. Ale nie mogę wszystkiego powiedzieć, tak wiecie, no czasem nie mogę. Powiem wam jeszcze jedno, że a propos tak zdrady takiej fizycznej i seksualnej, kiedyś nie potępiano par, w sensie przed ślubem, przed zrękowinami, nawet były takie metody roku czasu, kiedy wybierało się partnera, jak się nie sprawdził, wybierało się drugiego, tak? Czyli w Beltane chociażby można było takie zaręczyny, można było razem mieszkać i przekonać się, czy się chce być razem, czy nie chce się być razem, więc tu nie było problemu. Natomiast potępiano zdrady zawsze. Oczywiście bardziej u kobiet niż u mężczyzn, bo nagle stali się panami świata. Gdzieś się te wszystkie boginie matki pochowały po kątach i ja myślę, że to wyszło z tego, że najpierw ta kobieta była pilnowaczem domowego ogniska, a potem on zaczął zdobywać te jelenie rogi i pożywienie, więc to gdzieś pierwotnie, jako dusze młode, niedojrzałe, pierwotnie to tak poszło. Bardzo ludzie lubią tłumaczyć zdrady karmą, bo tak było pisane, bo bliźniaczy płomień, bo trzeba zniszczyć tą drugą rodzinę tylko dlatego, żeby mieć tego faceta, tą kobietę. Ja się zawsze pytam, a gdzie tu jest miłość? Mam wrażenie, że jeżeli kocha się, bo serce sercem, a rozum rozumem, jeżeli kocha się w głębi serca, ktoś odchodzi do kogoś innego, to my nie walczymy z wiatrakami. Zostawiamy drzwi otwarte i mówimy, słuchaj, kocham cię, jeżeli chcesz, to wrócisz. Ale nie walczymy, nie spętujemy i nie cudujemy, bo jest to niskie, płytkie i mało efektywne tak naprawdę w rezultacie. Jeżeli kochasz, dasz odejść. Jeżeli zrozumie dobrze, jeżeli nie, jego wybór. No i właśnie bardzo często tłumaczy się, że umowa karmiczna, a ja to się w ogóle spotkałam też z takimi kwiatkami. Pisze do mnie na przykład dziewczyna, że zdradził ją mąż, po roku czasu wrócił, czyli dostał w dupę od tej drugiej, tak? Też była w papilotach i też była nieatrakcyjna 24 godziny na dobę. Bo randka to jest zawsze fajna, nie? Się wysztychują, wymalują, siedzą i pachną. A potem się okazuje, że trzeba gary zmyć, papiloty zrobić, żeby się wysztychować i się zaczyna, tak? Po roku. I wraca. I jeszcze się tłumaczy bezczelnie, że na pewno to była karma i taka była umowa karmiczna. Czy okej, no umowy są po to, żeby je zrywać, tak? Także takie kwiatki również miałam. To na pewno. Co ja tu jeszcze? A propos tej umowy karmicznej, jak to sobie trzeba wytłumaczyć? Coś nas spotkało, ale my nie mamy obowiązku. I znowu, jako te czyste dusze, czyste istoty, nie wierzę, że mamy kogoś krzywdzić. Nie wierzę. Dlatego należy na to patrzeć jak na film. Ja sobie naprawdę mogę obejrzeć thriller i nie muszę chodzić i mordować i wyciągać flaków, a mogę sobie to jakoś nawet wyobrazić tak, że aż brzuch boli. Tak? Mam wrażenie, że takie doświadczenie wystarczy. Także tak. Na szczęście rozum przede wszystkim, tak jak się mówi, że nad wszystkim jest prawo miłosierdzia. Jesteśmy ludźmi, błądzimy. Tak jak mówię, nie potępiam, tylko przestrzegam. Może bardziej po to jest ten film. Przestrzegam. Nad wszystkim jest rozum. Nad prawem karmy, które ludzie jako osoby ułomne, bo ogranicza nas fizyczność, my sobie potrafimy pięknie wytłumaczyć, dlaczego ukradliśmy tego lizaka. Bo byłam głodna, bo musiałam. Musimy pamiętać, że rozum nad wszystkim, że nic nie musimy robić. My jako my nie zapanujemy nad innymi, ale nad sobą możemy. I musimy pamiętać rozumowo, że nie jesteśmy takim ludzkim śmieciem, który płynie w jakimś karmicznym strumieniu. Bo tak to wygląda często, te tłumaczenia. Zupełnie tak. Jeszcze jedna rzecz, a propos karmy. Nie, dobra, już sobie nawet wytłumaczyliśmy, że oszukanie, czyli zdrada przyjaciela, nie bycie dobrą, ja nie mówię,
przecudownie otwartą, dobrą matką, po prostu dobrą, z asertywnością, dobrą. Zdrada partnera, wytłumaczyliśmy sobie karmą, ok, jestem biczem Bożym, ręką Bożą, pacnę wszystkich wokoło, nie ma problemu. Zauważcie, jaką my bierzemy na siebie karmę, raniąc inne osoby. Możemy to podporządkować pod zdrady, ale również pod inne czynniki, które potrafimy sobie pięknie wytłumaczyć. No i oczywiście karma jak to karma. Albo nas dupnie w momencie, kiedy coś zrobimy i bardzo często to się zdarza, dlatego że nam świat przyspieszył. Nawet energetycznie jest szybszy rozwój, szybsze zwroty. Co my sobie tworzymy na przyszłość, raniąc kogoś? Więc ja bym powiedziała tak, z tego całego filmu dobra, zła, zdrada, nie zdrada, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby nie zranić. I nie w ten płaczliwy sposób pod tytułem nie odejdę od ciebie, bo będę się nad tobą litował. Tu może być umowa karmiczna. Tak, masz przeżyć rozstanie. Coś nam już nie trybi, nie zaskoczyło. Ale nie ranić w postaci kłamstw i oszustw za plecami. A to jesteśmy w stanie wykonać. Ja myślę, że jeżeli jesteśmy jednorożcami, to możemy być złośliwi, wredni, używać pateli, powiedzieć nie, bo nam się nie chce. Mamy do tego pełne prawo, jesteśmy ludźmi, mamy prawo się mylić i wyciągać wnioski, ale myślę, że nie ma takiego prawa osoba światła, nawet nie w ezoteryczny sposób, po prostu światła, żeby robić za plecami drugiej osoby, a zdrada to jest przede wszystkim zadziałanie za plecami drugiej osoby. No i kolejny podpunkt, jak rozróżnić, czy zdrada, czy nie zdrada? To znaczy, mnie się wydaje, że każdy ma próg zdrady trochę taki jak próg bólu. Czyli jednym można wyrywać zęby na żywca, wcale nie boli, a drudzy zobaczą wiertło i wrzeszczą. Ja mówię, to jest po mojemu, to jest po mojemu. Mnie się wydaje, że zdrada jest w tym momencie, kiedy naszą uwagę i emocje przekierowujemy na inną osobę. I mówimy tutaj o partnerskich rzeczach. No bo jeżeli współpracownik obieca, a nie zrobi, albo jeszcze nas obgaduje, albo jeszcze w ogóle wrednie coś robi, to jest zdrada. Niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez strukturę społeczną typu matka, ojciec, brat, siostra i działanie na szkodę również jest zdradą, ale taką no już typową zdradą dla mnie jest właśnie poświęcenie uwagi drugiej osobie. Czy zdradą jest rozmawianie z kimś na czacie? Nie. Ale czy zdradą jest rozmawianie z kimś jakiejkolwiek płci, ale na zasadzie, no przyjechałbym do ciebie, uwielbiam cię, masz cudne oczy. Kto powinien dostawać te komplementy? Osoba, z którą jesteś. Czyli dla mnie to już jest zdrada. Czy zdradą jest spotkanie się z koleżanką na kawę? Nie, dlatego że kawa się skończy, miesiąc minie, może będzie następna. Ale czy zdradą jest spotkanie się z koleżanką na kawę i mówienie jej tysiąca komplementów z takim podprogowym przeleciałbym cię albo przeleciałabym cię. Z drugiej strony, jeżeli, ja tak narzekam na tych mężczyzn, może tak nie powinnam, może bardzo, ale jeżeli kobiety nie pozwoliłyby sobie na to, żeby w jakikolwiek sposób dać najmniejszy sygnał na to, że są zainteresowane kimś, kto nosi obrączkę albo ją dopiero ściągnął, obrączka przysłowiowo, bo mówimy o związkach. Wiecie, ślub mało ważny. Ważna jest relacja i obietnica. To czy ta druga strona miałaby w ogóle szansę zdradzać? Także tutaj obie strony są winne. Dla mnie zdradą nie jest tylko, ja to mówię, na filmach nie chcę brzydko mówić, ale takie no, nie wiem jak to ładnie powiedzieć. Jakby sama seksualność, to jest jakby podsumowanie wszystkiego, ale to się zaczyna wcześniej, to się zaczyna od pociągu, od tego chcę z nią przebywać, a co zostawiam w domu? Denerwuje mnie to, że jest chora, do niczego się nie nadaje, dzieci jakieś bardziej nieupilnowane, obiad jakiś trochę zasłony. Dlaczego? Bo kierunkujemy energię już zupełnie gdzie indziej. I właśnie zdradą jest tą partnerską przekierunkowanie energii na inną osobę. Zdradą nie nazywamy na przykład przekierunkowania energii na matkę, nazywamy to nieodciętą pępowiną, ale bądźmy szczerzy, to też jest przekierunkowanie energii, też zdrada, bo nie wkładam tej energii do domu, tylko wkładam ją gdziekolwiek indziej. To było, popatrzcie, co jeszcze sobie tutaj tak...
Jutro zrobimy sobie rytuał odcinający nas od wszystkich tych, którzy zdradzili. Wasze zadanie domowe będzie wypisanie sobie tych osób, które czujecie, że to była zdrada. Jeżeli zdrada, zdrada, to już to jest proste i łatwe. Ktoś, kto nie stanął na wysokości zadania, ktoś, kto zrobił wam za plecami i ktoś, kto ukierunkował swoją energię w momencie, kiedy powinien powiedzieć, słuchaj, już nie będę kierunkował tutaj, idę sobie gdzie indziej i zrobił to naraz. Mówicie tutaj dużo o wybaczeniu. Znaczy wybaczać zdrady trzeba, bo nie wybaczając zdrady, hodujemy sobie raka, kamienie, żółć nie taką. To jest zupełnie niepotrzebne. Wybaczyć należy. Zresztą jako istoty światłe, dusze dojrzałe i stare, generalnie wybaczenie leży w naszej możliwościach, percepcji, przyswajaniu i umiejętnościach. Ale zapominać nie można. To jest taka krótka rada. Dlatego, że jeżeli zapomnimy, to dostaniemy drugi raz po głowie patelą, najczęściej. Należy wyciągać wnioski, po prostu. Zastanawiam się, bo często mi ludzie mówią tak, po zdradzie jest lepiej, tłumaczenie, bo nie spotkałam związku, który po zdradzie jest uczciwie lepiej. Oczywiście, że może być pewnego rodzaju zmiana, ale co ja najczęściej spotykam? Związki, które po zdradzie jest dobrze, uśmiech. Tworzymy dom, on już nie zdradza, zrozumiał, a tu wre, tak? Bo było nie tak. Będzie strach, lęki, co tu hodujemy? Zawał, po prostu zawał. Faktycznie, podobno zdarzają się takie relacje, które nagle cudownie, ale mam wrażenie, że ja o nich czytałam w gazetach i w filmach i myślę, że z psychologicznego punktu widzenia i z mojego doświadczenia po zdradzie nigdy nie było lepiej. Mogło być bardzo poprawnie, mogło być zrozumienie, ale wyżało. Jedna strona wie, że można, a druga się tego boi. Dlatego, to wiecie, to prosto porównać, zdrada. Biorę talerz i pacnę go o ziemię, stłuczę się, posklejam, ale czy będzie całkiem cały? Nie będzie. Tutaj Zoe mówi, że zdradą jest dawanie nadziei w jakikolwiek sposób. Możesz to tak odczuwać. Można się przed tym bronić na zasadzie, znowu Biblia, no jednak nie jest głupia księga, po owocach ich poznacie. Czyli jeżeli ktoś mi powie, że coś, ja tak spojrzę, przyjmę do wiadomości i sobie zawsze mam coś takiego, to poczekam, aż to się zrealizuje. Fizycznie namacalnie. Więc dla mnie to nie będzie zdrada, obietnica, bo cóż mi można naobiecywać? Weź pokaż. Nie wiem, narąb tego drzewa. Jak obiecasz i mówisz, że nie wiem, załatwisz umowę, to za przeproszeniem z tą umową przychodzisz. Dlatego tutaj dla mnie akurat to nie będzie zdrada, bo mam barierę pod tytułem po owocach ich poznacie. Lana pyta, a mogła być taka umowa karmiczna? No to już o tym mówiłam, że to się bardzo często tak tłumaczy. Nie wierzę, że te iskierki tam najwyższe i najcudowniejsze, umawiają się po to, żeby tu sobie dokopać w dupę. Naprawdę nie wierzę. Umówiliśmy się, że się spotkamy, wejdziemy w związek, nauczymy się czegoś i się rozejdziemy, każdy w swoją stronę. Taka umowa karmiczna jest bardzo uczciwą umową karmiczną. Ale nie, na pewno nie wierzę, że się umawiamy, że wejdziemy w związek, nauczymy się czegoś, zaczniemy się zdradzać, bo przestanie nam się podobać, zrobimy sobie bardzo duże kuku i potem się rozejdziemy, każdy w swoją stronę. Bez tego wycinka w nawiasie, to wierzę. Co do rytuału, po prostu świeca i osoba swa własna, będziemy sobie odcinać te osobniki jutro. Czy jeszcze macie jakieś info albo pytania? Tak patrzę. A, jak można się pozbyć, no bo czasem nie umiemy się pozbyć zdrady z myśli. Te sposoby, które są, to one się jakby nie pozbywają jej z naszej percepcji przyswajania, nie zapominamy. Chyba, że mamy sklerozę, demencję, już w ogóle wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, codziennie zakwita mu dróżka.
coś tam, tak, że po prostu skleroza, wieczorem zapomina rano, no tak nie działamy. Jest właśnie bardzo dobry rytuał wyciągania cierni, który już razem robiliśmy. Jutro będziemy robić bardzo podobny rytuał, tylko po prostu skupimy się na osobach, które zdradzały, a nie na wszystkich krzywdach, bo tych wszystkich krzywd może być bardzo dużo. Poczekajcie, bo mi coś z czatem się porobiło. Bardzo zalecałabym terapię pamiętnikową, naprawdę, bo jeżeli nie umiemy wyrzucić mentalnie zdrady z głowy, jakiejkolwiek, to wyfluganie się, a papier wszystko przyjmuje, oddaje tą negatywną energię, no potem możemy to spalić, zakopać, zjeść, wyżygać, nieważne. Ważne, żeby tą energię wyrzucić z ciała. A już Wam mówiłam, że droga mózg, ręka, czyli pisanie, jest drogą bardzo skuteczną, czyli terapia pamiętnikowa. Tłuczenie talerzy albo rąbanie drzewa dla mężczyzn, wersja. Też intencyjnie widzimy te mordy i tam jest spoko, damy radę. Agnieszka pyta, Asia, a jak to się ma do ludzi z wysokimi aurami, białą, srebrną i wyżej, jak nas zdradzają? Znaczy, Aga, ludzie oświeceni, a nawet półoświeceni, nie zdradzają. No nie, nie uważam się za osobę z oświeconą, zły przykład. Ale ja Wam powiem nawet po sobie. Mnie by się nie chciało zdradzać, bo bym musiała kłamać i pamiętać, co kłamię, nie wygadać się, a mówię dużo, znaleźć czas na to, żeby się ukrywać i zawsze mówię tak, czy Wam się podoba to, że na przykład idąc po własnym mieście albo nawet wyjeżdżając 6 km dalej, to wy chustkę i ciemny okular, żeby Was nikt nie rozpoznał, a i tak Was rozpozna. Potrzebne to czasu na to nie ma, po prostu. No nie chodzi o moją genialność i idealność, czasu nie ma na takie głupoty. Czy ludzi nie ranię? Pewnie poraniłam, tylko że nie robiłam tego nigdy świadomie, że teraz komuś dopiekę. Energetycznie może raz, ale też się nauczyłam. No. Co jeszcze? A. Może kolejnym sposobem jest zwrot energii do nadawcy. I tutaj znowu, osoby, które są za dobre, nie radzą sobie z tego typu rytuałami. Osoby, które mają wściek dupy, tak jak ja czasami, takie rzeczy mogą robić, dlatego że nie mam wyrzutów sumienia, bo ni mniej, ni więcej, tylko tyle, ile ja poczułam. Ni mniej, ni więcej, ni ziarenka. To już gdzieś też w Biblii jest napisane, że nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, więc ni mniej, ni więcej. I dokładnie tak można oddać. Moją... Oj, dzięki Sławek, dobra. Czy patrzę, czy coś jeszcze na czacie nie ma jakiegoś ważnego a propos? Miło to spać, zakopać, zjeść, wyżygać. No, no tak, no tak trzeba. Czy jeszcze jakieś pytanka macie? Chyba nie. Hania mówi, pisanie jest najlepsze na smutki i wszelkie niepowodzenia życiowe. No mówię, to jest po prostu wyrzucenie z siebie emocji. Księżycowa mówi oko za oko. Stary Testament też lubimy. Ja wiem, że Jezus przyszedł z nowym prawem. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, nadstaw drugi policzek. Nie przemawia to do mnie. Oko za oko. I to nie jest tak, dlatego że często nasze osądy są... adekwatne do nerwowości, którą ktoś w nas wzbudził, ale jeżeli przemyślimy, jest coś na spokojnie, ni mniej, ni więcej z punktu energetycznego. Czyli rytuał też na znajomych, którzy nas zdradzili. Dokładnie tak. No słuchajcie, moi kochani, jeżeli nie macie już pytań, ja sobie te wszystkie swoje punkty, które sobie wczoraj w ferworze burzy mózgu wypisałam, mniej więcej Wam omówiłam, to jest po mojemu, to jest po mojemu. Wy wiecie, że ja nienawidzę tłumaczenia, że musiałam, bo karma. Naprawdę ja nie wierzę, że w zaświatach, jak zwał, tak zwał, możemy być w jakiejś formie negatywni. No nie, no po prostu nie widzę tego, po prostu nie czuję. Dlatego tłumaczenie naszych ludzkich przywar, zdrady, podkopania komuś pozycji zawodowej, bycia złym sąsiadem, czegokolwiek, tłumaczenie naszych ludzkich przywar, zawsze piękne tłumaczenia, to my potrafimy znaleźć. O, mózg wtedy działa, o jak działa. Ale przyznanie się do winy typu zgrzeszyłam jest chyba najtrudniejsze. I chciałam jeszcze raz podkreślić, nie potępiam i nie oceniam. Twardowski, nie przychodzę Pana nawracać.
Dokładnie tak. To jest moja dewiza. Tylko pokazuję Wam swój punkt widzenia, ale też nie powiem, że w życiu czegoś nie zrobię, bo mam nadzieję, że nie i że kopnę się sama patelą w głowę. No ale znowu, ludzkie ciało, tak? Saper myli się tylko raz, wróżka nie powinna. Także moi kochani, tu jeszcze córka nieboskłonu pyta, czy każda miłość karmiczna jest zła. Dlaczego? Widzicie, co się dzieje w naszym świecie. Rozumiecie karmę jako bagaż, jako doświadczenie, a karma jest po prostu doświadczaniem, a nie doświadczeniem, czyli poznawaniem i nie musi być zła. Przypuszczam, że córka nieboskłonu jest też jakoś karmicznie. Dobrze. Czy pytanie, czy zerwanie matrycy pierwszego partnera jest bardzo trudnym rytuałem? Znaczy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, jednak, żeby tą energię. To jest rytuał podobny do wyciągania energii z naprogramowanych kamieni. Nie jest bardzo trudny, ale tak naprawdę, jeżeli robi się go dla kogoś, dla siebie, to w pewnym momencie wyrabia się takie swoje nawyki. I trzeba wiary w to, że to się przede wszystkim, bo tego jakoś nie widać, nie czuć. Dobrze. No i już chyba. A, mała wiedźma, a rytuał otwarte oczy da nam wgląd na fałsz i zdrady. On otwiera oczy. Dokładnie tak. Dobrze, moi kochani. Pędzę, lecę. Do zobaczenia jutro na kawce. Postaram się wejść wcześniej, koło 9:00. Zobaczę, jak oko otworzę, dlatego że mi zostało dzisiaj maili. Dzięki Wam bardzo za uczestniczenie, za to, że byliście. Jeżeli ten film wydaje Wam się w jakiś sposób mądry, to umieszczajcie go na środkach masowego przekazu, takie jak Facebook i chociażby. Rozrastamy ten kanał wspólnie. Także do zobaczenia. Dobranoc, buziaczki dla Was, miłych snów. No i spotykamy się na kawce, na kabaretonie.